Siemanko, z tej strony Esteban, a to jest kolejny filmik na tym kanale, oczywiście kolejny giveaway dla Was. W dzisiejszym odcinku do wygrania macie, widzowie, takiego skinka. Jeśli chcecie wygrać, standardowo oglądacie film do końca, zostawiacie łapeczkę w górę pod tym filmem, subskrypcję z dzwoneczkiem oraz wbijacie pierwszy link w opisie, ponieważ z moim kodzikiem macie 15% do wpłaty, a każdą metodą płatności możecie wpłacać, za co bardzo Wam dziękuję, jak wpłacacie, bo naprawdę mnie wspieracie. Pierwszy link w opisie, przypominam, 15% do wpłaty, naprawdę bardzo dużo, a my mamy dzisiaj, widzowie, 1000 zł. I wykorzystamy to sobie na skrzyneczki, na których będziemy mieli mało procent szans, a możemy bardzo dużo zarobić. I zacznijmy sobie od skrzyneczki 10% knife. Mamy dużo naprawdę fajnych noży, ale gdyby ten Boreal Forest też wyleciał, to było spoko. 3 takie skrzyneczki, 200 zł. No i proszę, fajnie by było, gdyby siadło, bo nie mamy jakiegoś dużego budżetu. No i właśnie, to jest najgorsze, bo jak mam 1000 zł, to nie jest to takie proste, ale zaryzykujmy. Jeszcze 3 takie skrzynki, ale jak tutaj nie poleci, to już będzie naprawdę tragedia, więc proszę. No właśnie. Niestety nie siada. I w tym momencie jesteśmy 400 w plecy w sekundę, więc trzeba to odrobić. Mamy oczywiście event, cały czas trwa 9 dni do końca, więc jak macie tutaj zebrane słoniki, no to sobie je zostawcie, tak? Bo zobaczcie, jakie kozackie skinki możecie z tego sobie wyciągnąć. Bardzo serdecznie zapraszam. A my mamy tutaj karty, które sobie odkryjemy za 2 koła. Cyk, cyk i cyk. No to 4 takie 8 koła mnie kosztują. I mam jeszcze 3,5. Stać mnie na jednego boksa za 3. No okej. Mogło być lepiej, ale zawsze to są te skinki, które możemy sobie przeznaczyć na upgrade'ik. Cyk. Razy 5 sobie wrzućmy na 20% i spróbujmy takiego oto, taką oto petkę w satraku wyjąć. No prawa strona by siadła. Prawa strona by siadła i mamy 600, widzowie. Mamy 600, ale jest bardzo dużo skrzynek na małym procencie. Na przykład skrzynka farma i mamy za 10 zł skrzynkę, w której możemy trafić 3 kosy gamma doppler. Zobaczmy szanse procentowe. Naprawdę na gucika gamma dopplera mamy 1%. Więc jest to możliwe. Otwieram, będę sobie otwierał po 5 dyszek. Takie jedno otwarcie mnie będzie kosztowało. No i zobaczymy, czy uda się trafić chociaż jedną kostkę. Fajnie by było, bo to już, jakby teraz poleciała, to już byśmy byli nawet na plus i to by mogło zwrócić ten odcinek. Więc próbujmy i zobaczmy, co będzie tym razem. No niestety nic. Łącznie mamy, czekajcie, sam zobaczę tak z ciekawości, ile mamy łącznie procent. Tutaj na tego 9, no mamy 1,1% szans na profit ogólnie z tej skrzynki. Więc przy otwarciu kilkunastu, tak razy 5, mam nadzieję, że coś uda się trafić. Chociaż ten balans też spada, bo 5 dych za jedno otwarcie to też nie jest tak mało, w szczególności, że dostajemy takiego karambita, który warty jest 13 groszy i to jakoś, no niestety, tutaj nie podbija, na razie nie udaje się trafić. Oczywiście, widzowie, jak Wam się podobają filmy, zostawcie łapeczkę w górę, będzie mi naprawdę bardzo miło. Będzie mi naprawdę bardzo miło, bo to boostuje zasięgi, ostatnio naprawdę fajnie lecimy, za co Wam bardzo, ale to bardzo dziękuję. Sprzedajemy sobie po raz kolejny. No i zerujemy chyba ten balans. Zerujemy ten balans, ale mam nadzieję, że chociaż z jedną kostką na koncie, ale jak na razie się na to nie zapowiada. No spróbujemy. Mam nadzieję, że uda się coś fajnego trafić. Mam nadzieję, że uda się, kurczę, no może nawet tego gucika na 1%. Zobaczcie, on może być w satraku za, nawet za 9 stówek, co by nawet cały odcinek zwróciło. No próbujmy. Przed nami jeszcze ta i 4 próby, więc to naprawdę mało. No ale kurczę, no jedna kostka, no przydałoby się taką kostkę, widzowie, trafić, bo byłoby naprawdę fajnie, później moglibyśmy ją zupgrade'ować, ale zobaczmy, teraz może, no nie, ale zobaczcie, no taki bajonecik gamma doppler, albo nawet ten flip, no to by było naprawdę coś pięknego, ale spróbujmy, może jeszcze, kurczę, no tyle otwarć, w sumie. No 1% to nie jest tak mało. Na tyle otwarć, 2 ostatnie przed nami. Proszę, teraz. Jeden nóż. Nie wierzę, widzowie, nie wierzę. No to może być odcinek, w którym najszybciej się spłukam w historii chyba tego całego kanału. Zobaczmy, no ostatnia próba. No i niestety się nie udaje. Jesteśmy w dupie. Jesteśmy naprawdę w dupie, bo zostało 16 zł. Ale dobra, jest skrzynka wytyfy, którą otwierałem na poprzednim odcinku i ona naprawdę potrafiła, jak nie oddać, to zwrócić. Więc spróbujmy. No tutaj na pewno nie odda. To jestem święcie przekonany, bo 2,95 to nie jest dużo. Ale stać nas na jeszcze.
Więc otwórzmy sobie jeszcze tą skrzyneczkę i zobaczmy. No tutaj też tragicznie. Tutaj też tragicznie. 3,88. Przypominam wam, widzowie, że jak macie konto premium, możecie brać udział w takich fajnych giveawayach. Ja sobie kliknę dołącz. Szybko te giveawaye się kończą, a wystarczy doładować 20 zł. Z moim kodzikiem macie jeszcze 15% wpłaty. Więc wszystkich serdecznie zapraszam. Oczywiście skinka również z tego odcinka macie do wygrania, więc bierzcie udział. Wystarczy, że będziecie spełniać bardzo proste wymagania, czyli lajka, subskrypcja z znaczkiem komentarz i będzie naprawdę, naprawdę fajnie. Tutaj mamy 6 zł. No kurczę, przydałoby się coś, na przykład dwa te mocniejsze skiny, bym miał dwie dyszki i bym zaryzykował z jakimś fajnym upgrade'em. Ale no jak na razie się nie zapowiada, widzowie, jak na razie się nie zapowiada i teraz w ogóle mnie nie stać na 5. No właśnie, dobra, wiecie co, zrobimy tak, że to co poleci tutaj, wrzucimy na upgrader i zobaczymy, co uda się z tego zrobić. No zobaczcie, no nic ciekawego w dzisiejszym odcinku nie poleciało. Chociaż 4,80, to tutaj tragedii nie było. Mamy jeszcze 500 punkcików. To wrzućmy sobie tutaj 500 punkcików. 5, 2, 4 waluty eventowej. 9, aha, minimalnie to 600. No to super, ale tu możemy sobie zdrapeczkę zdrapać. Ok, jest P2000. No i zróbmy z tego ostatni upgrade w tym odcinku. I to zróbmy taki gruby. Tu mamy 6 dych, czyli dajmy sobie 110 zł. Mamy 5% szans na to, żeby siadła ta MK chociaż. I dajmy sobie lewo dół. Dajmy sobie lewo dół i spróbujmy. Może akurat siądzie. No chyba nie. Chyba niestety nie, widzowie. No cóż, czasami tak jest. Wy nie róbcie tak, nie ryzykujcie. Chociaż czasami, no w sumie, wiecie, to zależy od szczęścia. Jakby ci się udało, ja bym był mega szczęśliwy. Ale cóż, dziękuję wam za oglądanie. Widzimy się w kolejnych odcinkach. No i na razie.